kolejne godziny, można 100 godzin wbić spokojnie w tej grze. A, nie robię kolejnej misji fabularnej, tylko łowię ryby. Ja w jednej z zapowiedzi Final Fantasy XV wyczytałem, że ta gra trochę odchodzi właśnie od typowo fabularnych aspektów japońskich RPG-ów i jest właśnie w dużo większym stopniu grą akcji. To może pytanie do Magdy, jak ty to odbierasz? Tak, jak najbardziej, bo tak jak już zresztą kolega wcześniej wspomniał, na ogół w Final Fantasy mieliśmy taką sytuację, że wszystko było liniowe do pewnego czasu i potem dopiero dostawaliśmy jakiś tam dostęp do świata, a teraz jest odwrotnie. Najpierw bawimy się dużo w tym świecie i właściwie zapominamy, po co tam jesteśmy, a dopiero potem przechodzimy do tej części liniowej, kiedy faktycznie dzieje się akcja i dowiadujemy się, o co tam właściwie chodzi. I ja się trochę zgubiłam na początku, ale nie powiem, świetnie mi się spędzało te godziny w otwartym świecie. Z drugiej strony, tak jak też wcześniej powiedzieliśmy, RPG, przynajmniej w rozumieniu europejskim, amerykańskim, są rozbudowane, można wpływać na losy bohaterów, świata, tak jak chociażby w Wiedźminie III, gdzie ta fabuła się rozgałęzia, tutaj nie, no nie ma takiego poczucia. Jest fabuła, jest historia, która została rozpisana bardzo skrzętnie na ileś tam rozdziałów, a my po prostu te rozdziały już wcześniej zaplanowane przeżywamy. To nie jest RPG w rozumieniu no właśnie europejskim czy amerykańskim. Na pewno nie ten kawałek, jakby jeżeli mówimy o sztywnej fabule, takie do przejścia gry, jest japoński w swojej wizji, ale jest ten zachodni aspekt otwartego świata. Normalnie w japońskich RPG-ach one były jeszcze bardziej, jakby problemem ich było to, nawet problem Final Fantasy XIII, było to, że niektórzy mówili, że to gra korytarz, w którym idziemy do przodu, mamy bardzo jedną drogę, nic nie możemy sobie obejrzeć, a tutaj jednak można dużo zrobić, jeżeli się nie angażujemy w ten główny wątek fabularny. Teraz z tego tematu przechodzimy do szerszego tematu naszej audycji dzisiejszej, czyli japońskich gier RPG. Michał, mówisz o zachodnich RPG-ach, które mają pewną charakterystykę, otwarty świat, rozwijanie postaci. W japońskich RPG-ach tego nie ma. I tu może pytanie do Michała. Rozwijanie postaci akurat jest, ale też zupełnie tak, inaczej rozegrane. Tak. I tu może pytanie do Michała. Czym różnią się japońskie RPG jako pewna nisza, ale różniąca się bardzo od tych zachodnich gier tego typu? Ja myślę, że w zachodnich RPG-ach jest coś takiego jak konsekwencje twoich działań. To znaczy, że te konsekwencje nie są zapisane do końca od A do Z. To, w jaki sposób grasz, wpływa na to, jak odbierana jest twoja postać i to zależy od ciebie. Chcesz być zły, chcesz być dobry. Te dwie skrajności, te dwa bieguny zazwyczaj występują. A z kolei w japońskich RPG-ach, tak jak było wspominane, to wszystko jest liniowe. Jakby nie ma konsekwencji twoich działań oprócz tych, które są zapisane w scenariuszu. O japońskich RPG-ach mówiąc, trzeba też chyba zwrócić uwagę na pewien aspekt typowy dla Japonii, japońskiej mentalności, kultury, czyli konserwatyzm. Jak przypominam sobie RPG japońskie sprzed 20 lat, a mówimy o gatunku, który ma lat ponad już 30, jako oddzielna nisza, nie RPG, RPG japońskie właśnie. Gdy jeżeli chodzi o sposób nabijania poziomów postaci, to jak są te karty postaci zbudowane, w jaki sposób eksplorujemy ten świat, wszystko to, no, nawet to, w jaki sposób walki były bardzo często rozgrywane, w większości gier wydawało mi się dosyć zbieżne, mamy tak naprawdę stosunkowo małą ewolucję, jeżeli chodzi o mechanikę tego. Mamy ewolucję oprawy, natomiast jednak, jeżeli chodzi o zasady, prawidła, na których to jest zbudowane, od 30 lat to jest niemalże ta sama struktura, Magdalena. Tak, tutaj się trochę zgodzę, a trochę też nie, z tej okazji, że każdy taki flagowy tytuł i flagowa seria mają jakieś elementy, które są bardzo dla nich charakterystyczne i które są dla nich zupełnie unikalne. Ja na przykład tutaj mogłabym pochwalić serię Atelier, która też jest prawie tak samo długa jak Final Fantasy i tam jeszcze mamy aspekt alchemii i tego, że tworzymy przedmioty i to jest coś, co występuje od pierwszej części, ale za każdą częścią wygląda odrobinę inaczej, więc gracz w żaden sposób nie może się nudzić. Michał? Znaczy, trzeba pamiętać o jednym. Zachodnie RPG mają swojego praprzodka, czyli Dungeons & Dragons. W Dungeons & Dragons od razu było wiadomo, że tu masz swoją postać, tu masz świat, idź i działaj. I co zrobisz? Jest tylko z ograniczonym wyobraźnią twojego mistrza gry. A w przypadku Japonii mam wrażenie, że jeszcze wpływ ma manga. Japoński RPG to jest komiks podany w formie grywalnej. I tylko mechanika jest do niego dołożona, żeby było jak grać. A potem w przypadku niektórych gier nawet jest jej minimalna ilość, tylko dlatego, żeby poznać tą historię. A jeżeli chodzi o mechaniki różne, to oczywiście to jest zgoda z tym, co mówiła koleżanka, dlatego, że na przykład jest seria Suikoden. W serii Suikoden charakterystyczne jest to, że mamy 108 postaci do zrekrutowania. I mamy zamek swój zwykle. I one jedne rozbudowują zamek, inne walczą w naszej drużynie, jest tego bardzo dużo. Także takie jakby smaczki w każdej serii są, natomiast jeżeli chodzi o samą mechanikę, zwykle turową, to ona jest bardzo konserwatywna wręcz. Ale te elementy zachodnich RPG-ów powoli jakoś zaczynają przenikać chyba do tych japońskich RPG-ów, z tego co mówicie. Powiem tak, sukces Wiedźmina, jako otwartoświatowego,
który się sprzedał całkiem dobrze w Japonii, z tego co wiem. Dokładnie. Jak na zachodnią grę. Ale właśnie grasz takim Roninem, więc to no trafia właśnie, trafia. I myślę, że sukces Wiedźmina i sukces w ogóle gier sandboxowych, takich z otwartym światem, powodują, że wszystkie rzeczy będą tego typu. Japonia bardzo długo, jeżeli chodzi o gry, kisiła się we własnym sosie i to, co dla nich tam działało. Dla nich było wiadomo, że się sprzeda i to nadal trochę tak jest, a trochę zaczynają zauważać, że Zachód jest wielki i tam też wypadałoby kilka kopii sprzedać, na pewno nie będzie to nic złego, więc te patenty będą przenikać. Poza tym jest trochę tak, że to wszystko ma podstawę w tych fantastycznych historiach, Konanie i całej reszcie, tylko pytanie, jak jest ujęte. Dla mnie jako niedzielnego gracza w japońskie RPG jednak najważniejszym kontekstem tutaj z jednej strony jest świat, który w 15 mnie ujął, z drugiej strony strona wizualna, co już powiedzieliśmy, jest tutaj na wysokim poziomie, ale to charakteryzuje też serię Final Fantasy od siódmej części w górę, że zawsze kolejne części Final Fantasy podnosiły do góry poprzeczkę tego, jak gry konsolowe ładnie mogą wyglądać i z tym też jest właśnie ta seria kojarzona. Michał Śledziński? Trudno się nie zgodzić, bo Final Fantasy VII, jeszcze na pierwszym PlayStation te lata temu, no to był po prostu gigantyczny skok jakościowy, jeśli chodzi o RPG. Świetne renderowane tła, bardzo fajnie wyglądające postacie, jeszcze troszeczkę kartunowe wtedy. Troszeczkę sprzęt nie pozwalał, żeby zrobić to tak realistycznie, jak pewnie nawet twórcy zamierzali to zrobić. No i faktycznie od tego czasu się niewiele zmieniło. To zawsze jest jakiś tam opadoszczęka tak zwana, jak się patrzy na te części. Dziękuję za udział w naszej dzisiejszej audycji naszym gościom. Magdalena Kucharska, serwis Konsolowe Info. Michał Zdancewicz, magazyn Pixel. Wielki dzięki za zaproszenie. A także Michał Śledziński. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękujemy także my, Przemek Pawełek. Michał Dydliński. Do usłyszenia. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Minęła trzecia. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Paulina Łukawska, zapraszam. Polscy skoczkowie zadowoleni z konkursu drużynowego Pucharu Świata w Zakopanem. Piotr Żyła, Maciej Kot, Dawid Kubacki i Kamil Stoch zajęli drugie miejsce. Zawody wygrali Niemcy, a trzecie miejsce zajęli Słoweńcy. Kilkadziesiąt tysięcy kibiców czekało na zwycięstwo, jednak Turek Polacy Maria musieli Katowicki uznać wyższość Niemców. Miejsce drugie dla reprezentacji Polski! Miejsce pierwsze! Za oburzający doping nasi zawodnicy podziękowali razem. Do zwycięstwa zabrakło niewiele, ale lider polskiej drużyny, Kamil Stoch, nie był rozczarowany. Był piękny konkurs, wspaniałe widowisko. Mam nadzieję, że dostarczyliśmy dużo pozytywnych emocji jako drużyna. Natomiast bohaterem zdecydowanie dnia jest Piotr Żyła, który to już ma wspaniałe skoki. A bohater drużyny, Piotr Żyła, również był zadowolony po konkursie. I jest drugie miejsce, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego. Niemcy skakali, naprawdę dobrze wygrali. My wygrali w Niemcach, oni tu, także jesteśmy podzieleni. Mimo drugiego miejsca, Polacy nadal są liderami Pucharu Narodów. Z Zakopanego i to 12 Radio. Departament Stanu USA poinformował, że nie wyśle oficjalnej delegacji do stolicy Kazachstanu Astany na rozmowy dotyczące Syrii. Nieobecność delegatów Stanów Zjednoczonych spowodowana jest według tamtejszych władz zmianą na stanowisku prezydenta i związanym z nią procesem przejęcia władzy. Rzecznik departamentu poinformował, że do Kazachstanu zostanie jedynie wysłany ambasador USA w Kazachstanie. Do Stany strona amerykańską zaprosiła Rosja. Moskwa przewiduje, że przyjadą tam przedstawiciele syryjskich władz i armii, a także liderzy ugrupowań opozycyjnych. Społeczność międzynarodową będą reprezentować m.in. Rosja, Turcja i Iran. Głównym tematem rozmów ma być ustalenie listy syryjskich ugrupowań i organizacji, które chcą uczestniczyć w procesie pokojowym. Rozmowy mają rozpocząć się jutro. W Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach oficjalnie zaprezentowano po konserwacji obraz El Greca Ekstaza Świętego Franciszka. Konserwatorzy z Muzeum Narodowego w Krakowie przywrócili dziełu pierwotną, chłodną kolorystykę i wykonali nową ramę, która utrzymuje dzieło El Greca w specjalnym mikroklimacie. Podczas konserwacji dokonano kilku odkryć. Najważniejsze z nich to odsłonięcie na marginesach płótna autorskiej warstwy malarskiej. Dyrektor Muzeum w Siedlcach, ksiądz Robert Mirończuk, powiedział Radiu Podlasie, że dzieło zyskało nowy wyraz. Obraz został powiększony na szerokości o 4 cm i na długości także o 4 cm, co dało piękne takie wytchnienie dla tego obrazu. Ta postać nie jest taka duszona. Do tej pory przyjmowaliśmy to, co jest, ale w tej chwili, jeśli udało się to konserwatorom odtworzyć dzięki temu, że płótno było zawinięte na blejtram, przy dzisiejszych środkach technicznych, możliwościach fizyko-chemicznych,
zagranicznych konserwatorów robi się cuda, że tak powiem, więc ma on ten piękny taki oddech, a dodatkowo powiększona rama, która jest stylizowana na tą z epoki, w której tworzył El Greco. Obraz El Greco Ekstaza świętego Franciszka został odnaleziony w 1964 roku w kościele w Kosowie Lackim podczas inwentaryzacji. Od 2004 roku jedyne dzieło El Greco w Polsce jest eksponowane w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach. Zapomniane konta w belgijskich bankach. Według doniesień mediów na takich kontach znajduje się prawie 430 milionów euro. O szczegółach Beata Pomecka. Jak to możliwe, że ktoś zapomina o pieniądzach wpłacanych na konto? Według doniesień belgijskiej prasy zdarza się na przykład, że dziadkowie zakładają konta dla swoich wnucząt, wpłacają pieniądze, a później o nich zapominają. Średnio na takim zapomnianym belgijskim koncie jest 3700 euro. Jeśli przez dłuższy czas bank nie może się skontaktować z właścicielem konta, przekazuje informację fiskusowi. Pieniądze przelewane są na specjalne rachunki i po 30 latach urząd skarbowy je przejmuje, jeśli w tym czasie właściciel się nie zgłosi. W ubiegłym roku prawie 3000 osób przypomniało sobie jednak o kontach i wypłacono im w sumie ponad 10 milionów euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prognoza pogody. W nocy sporo chmur. We wschodniej połowie kraju słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Lokalnie opady marznącego deszczu powodujące gołoleć. W wielu miejscach mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Na południu kraju osadzające szać. Temperatura od minus 5 do minus 1 stopnia, tylko na północy plus 1. W dolinach i kotlinach górskich chłodno do minus 15 stopni. Wiatr słaby, południowy i zachodni. A w ciągu dnia na południowym zachodzie zachmurzenie małe oraz umiarkowane, na północy i wschodzie Polski duże i tam też słabe opady deszczu ze śniegiem oraz samego śniegu. Rano jeszcze miejscami opady marznącego deszczu i mrzawki powodujące gołoleć. W wielu miejscach mgły będą ograniczać się widzialność do 100 metrów i mogą się utrzymywać nawet do południa. Temperatura wyniesie od 0 do plus 3 stopni. Wiatr przeważnie słaby, południowy. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po trzeciej, a na naszej antenie rozmowa o projekcie artystycznym Jolokaust, Jakub Kukla i jego gość. Polskie Radio 24. Powtórka programu. W naszym studiu Mikołaj Nowak, ekspert do spraw nowych mediów. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o Jolokauście. Co się kryje za tą nazwą? O tym porozmawiamy za chwilę. Wcześniej musimy chyba naszkicować nieco topografię Berlina, przynajmniej pewien fragment centrum Berlina. Chodzi konkretnie o pomnik pomordowanych Żydów Europy, w skrócie pomnik Holokaustu. Domyślam się, że pan był w Berlinie, że pan oglądał to przedsięwzięcie architektoniczne. Byłem, oglądałem, tak, to prawda. To jest, dodajmy, kilkanaście tysięcy metrów kwadratowych. Pomnik poświęcony jednemu z najbardziej dramatycznych momentów II wojny światowej. To jest prawie 3000 betonowych bloków ustawionych w szeregach. Najwyższe z nich mają prawie 5 metrów. Poszczególne szeregi przedzielone są przejściami wybrukowanymi kostką mniej więcej metrowej szerokości. Pomnik bardzo często odwiedzany, udostępniony zwiedzającym kilkanaście lat temu. W pierwszym roku, w momencie kiedy doszło do otwarcia, odwiedziło to miejsce 3,5 miliona osób. Cały czas pojawiają się tam turyści, pojawiają się Berlińczycy i bardzo często zdarza się, że robią zdjęcia. Często zdarza się, że robią zdjęcia, co jest tak bardzo normalne, dlatego że jesteśmy w pewnym miejscu, chcemy też mieć pamiątkę z tego miejsca, natomiast architektura tego pomnika jest dosyć szczególna, aczkolwiek powiedziałbym, że ona raczej nie zachęca do jakichś zabaw na nim, a do takich zabaw niestety dochodzi. I stąd między innymi protest tego artysty, który jest odpowiedzialny za projekt Jolokaust, bardzo szokujący projekt. To jest tłumaczone niską masą urodzenia, ale możemy troszeczkę o nim opowiedzieć. Natomiast większą wydolnością przepony moczowo-płciowych kobiet na wsi związaną z wielofunkcyjnością, jako charakter pracy, chociaż praca fizyczna związana z podnoszeniem ciężaru, stanowi ryzyko zachorowania na trwożenie. Do czynników sprzyjających powstawaniu i utrzymania oczu zajęcia się szybki poród. Porody zabiegowe, operacje w obrębie miednicy mniejszej, uwarunkowania genetyczne, które dotyczą tkanki łącznej, schorzenia ogólnoczne,
metrów kwadratowych, na nim ustawione szare, betonowe, bloki pomiędzy tymi blokami, alejki, tam można spacerować, można kontemplować aurę tego miejsca. No i tak jak mówiliśmy, pojawiają się zdjęcia, tyle że zdjęcia jako beta i alfa dość specyficzne bardzo często, a także infekcje dróg moczowych. Zanim opowiem, ale tutaj w tych czasach już selfie samo w sobie nie jest jakimś problemem, przywykliśmy do niego. Ja pamiętam czas jeszcze 5 lat temu, kiedy Barack Obama zrobił sobie selfie, kiedy papież Franciszek, to był taki szok, prawda, że jednak ważne postaci na świecie robią to, co nastolatki i ludzie, którzy zwyczajnie chcą się lansować. Dziś selfie samo w sobie nikogo nie dziwi, natomiast selfie uśmiechniętej do pozie, tak zwanego trójkąta moczowego. Ujście moczowodów umieszczone jest w obrębie trójkąta moczowego, które znajduje się między ujściem moczowym, nie jest samo w sobie jakimś szczególnym złem, ale już selfie, które obrazuje nas, jak skaczemy po tym pomniku, jak żonglujemy na nim piłeczkami, jak traktujemy go jak taki mobigaj, można tak powiedzieć, faktycznie może budzić kontrowersję. To jeszcze chciałbym nawiązać troszeczkę do skali, dlatego że, tak jak rozmawialiśmy, panie redaktorze, na początku wymienił pan różnego rodzaju stanów chorobowych układu moczowego, jednak wraz z zatrzymaniem odpływu moczu, kiedy może dojść do zgromadzenia nawet 3 litrów moczu, bardzo mała, i wtedy pęcherz przybiera kształt kulisty, wystając poza spoi mułonowe, podczas gdy przy słabym wypełnieniu pęcherz jest schowany. Nie jest to do końca legalne, ale przy okazji bardzo mocno odwiedzamy stronę jolokaust.de. W budowie pęcherza moczowego wyróżnia się dno pęcherza, trząs, selfie wykonane na terenie pomnika Holokaustu w Berlinie, czyli na przykład dwie uśmiechnięte dziewczyny, jedna z kapelusiku i ciemnych okularach, za nią stoi koleżanka, rozstawiła szeroko ręce, jakby chciała pofrunąć. Na dnie pęcherza, jak już mówiłam, zlokalizowany jest trójkąt pęcherzowy, kursorem na ograniczone przez ujścia moczowodów i ujście wewnętrzne cewki moczowe. Pozostają, czyli te dwie mężczyzn, dno pęcherza spoczywa na pozostają, natomiast zmienia się tło z kolorowego, już znika współczesny Berlin i pomnik Holokaustu, a pojawia się dół śmierci. Czarno-białe zdjęcie, czarno-białe tło, dół śmierci a macicą. Dziesiątki ściana pęcherza moczowego zbudowana jest z trzech warstw. Te turystki skaczą po tych zwłokach od stopnia wypełnienia ja przyznam, pęcherza. Że jak zobaczyłem tę stronę, zainteresowała mnie już sama nazwa, która z punktu marketingowego jest bardzo chwytliwa, ona jest bardzo odważna i już sama sobie bardzo kontrowersyjna. Który bardzo charakterystyczny, nawiązuje do akronimu IOLO, czyli Jury on Nuance. To jest też taka filozofia, że raz się żyje, filozofia milenialsów współczesnych. Która mówi o tym, to możemy tak tłumaczyć sobie, łapanie byka za rogi, nie przejmuj się konsekwencjami, świat nie ma żadnych ram, żyje się tylko raz, czyli rób wszystko, rób to prawidłowo, carpe diem. Dokładnie tak, ale są jakieś granice, granice taktu, granice etyki, które reguluje nam empatia pod warunkiem, że ją mamy. Tutaj tej empatii najwidoczniej zabrakło, dlatego że w okolicy ujścia wewnętrznego cewki moczowej mięśniówka tworzy pierścień, który stanowi zwierat wewnętrzne cewki moczowej. Na pomniku, natomiast na zewnątrz ścianu pęcherza moczowego niepokryte są odszedną, jedynie błoną zewnętrzną i w warstwie mięśniowej występują włókna tworzące wypieracz moczu. W miejscu ujścia moczowego i cewki moczowej mięśniówka tych struktur tworzy w stosunku do liczby odwiedzających jest niewielka, aczkolwiek jak na internet ona jest bardzo duża. Dlatego, że jak przyjrzymy sobie zdjęcia, na przykład naciśniemy na Instagramie, czy na Twitterze, czy nawet na Facebooku hashtag Holokaust, to bezlitośnie wyświetlą nam się zdjęcia ludzi, oznaczone tym hashtagiem, którzy po prostu robią sobie jaja na wysokości przepony moczowo-płciowej. I to przykro się po prostu na to patrzeć. O empatii za moment. Chciałbym jeszcze wrócić do tego, co pan powiedział na temat samego przedsięwzięcia izraelskiego artysty, na temat przedsięwzięcia Holokaust. Stwierdził pan, że to jest nie do końca legalna. W jakim sensie nielegalna? Już tłumaczę. Artysta publikuje
a także zdjęcia bardzo osób bez ich zgody na to. Wykazano zmniejszenie przypływu podejrzewam, że przeznaczenia warstwy podśrubówkowej, co powoduje obniżenie wartości jego twarz ciśnienia bardzo wyraźnie, bo tam nie mamy problemu, żeby rozpoznać tę postać. Podejrzewam, że nikt by się na to nie zgodził, gdyby dowiedział się, że chcemy, abyśmy byli wkomponowani w fotomontaż zdjęcia i finalnie efektem będzie to, że skaczemy po ciałach Żydów w Jakie podczas misji, bezlitośnie użył tych zdjęć, wybrał najbardziej takie, można powiedzieć, tutaj to słowo nie pasuje, ale soczyste, czyli te, które pasowały do projektu, zrobił fotomontaż i wrzucił je na stronę. I my tam nie mamy żadnego ostrzeżenia, że za chwilę w ogóle wchodząc na tę stronę, gdzie są de facto drastyczne zdjęcia, nie ma żadnego ostrzeżenia, że zaraz się stanie coś takiego, co spowoduje, że doznamy szoku. Także to już jest pierwsza kwestia dyskusyjna, jeżeli chodzi o ten projekt. Druga jest taka, że jednak wykorzystał publicznie wizerunek osób, które okej, zrobiły źle. Ja to potępiam. Aczkolwiek być może trzeba do tych osób dotrzeć i im powiedzieć, słuchaj, zrobiłeś źle, bo może o tym nie wiesz. Może nie masz takiej świadomości, może nikt ci nie powiedział, że to, co robisz, jest po prostu złe. A z drugiej strony te zdjęcia, które on wykorzystuje, są dostępne w sieci? Są dostępne w sieci publicznie, co nie znaczy, że wolno nam te zdjęcia brać. Tutaj jest zasada, tyczy się, dokładnie ta sama zasada, która tyczy się mediów, czyli osób pracujących w mediach, tak jak my. Nam nie wolno sobie wziąć zdjęcia z Google'a i podpisać go na przykład na antenie, czy na portalu źródło Google. Tak się po prostu nie robi. Prawo tego zakazuje. Jest prawo autorskie, więc ja absolutnie nie bronię tych ludzi. Tylko zwracam uwagę na aspekty, na które jednak mało osób zachwycających się tym projektem zwraca na to uwagę. Ponieważ to meritum tego projektu przyćmiewa inne, nie mniej ważne aspekty. No, wydźwięk tego przedsięwzięcia bardzo wyrazisty i bardzo mocny. Sam artysta zastrzega, że on nie chce nikogo z bohaterów, z tych postaci, które wykorzystuje do fotomontaży, oceniać, nie chce się odnosić do ich postępowania i przy okazji stwierdza, że jeżeli ktoś nie zgadza się z tym, żeby jego wizerunek był wykorzystywany, to może napisać do artysty z prośbą o usunięcie takiego zdjęcia. Adres dość wymowny, w wolnym tłumaczeniu na język polski. Spraw, abym już nie był cymbałem @holocaust.de. Jest to tutaj w tym przypadku jest to śmieszne akurat. Natomiast to tak troszeczkę nie działa. To nie jest tak, że możemy sobie brać dowolnie zdjęcia z sieci, umieszczać je w kontekście takim, o jakim mówimy, czyli bardzo, bardzo mocnym, bo jednak jest to kontekst, gdzie jest po prostu śmierć. I napisać ewentualnie, no spójrzcie, zrobiłem fajny projekt, chcę coś pokazać światu, zamanifestować, jak wam się nie podoba, to napiszcie do mnie. Nie powinno to tak działać, aczkolwiek... Domyślam się, że to jest furtka, jaką sobie zostawiam. To jest jakaś furtka, tak. Natomiast ja zgadzam się z tym artystą, satyrykiem pod jednym kątem. Niestety, jeżeli dochodzi do takich zachowań patowych, trzeba ludźmi potrząsnąć. Trzeba im zafundować terapię szokową. Jednocześnie też mój zawód wymaga ode mnie, żebym patrzył bardzo, bardzo szeroko, czyli dlatego analizuję inne aspekty w postaci na przykład naruszeń prawnych, ale zgadzam się, ten projekt jest potrzebny. Jest potrzebny, ponieważ on poszedł globalnie, prawdopodobnie większość internautów już o nim się dowiedziała i dzięki temu prawdopodobnie większość odwiedzających którykolwiek pomnik nawiązujący do upamiętnienia ofiar, zamordowanych ludzi, taka osoba już się zastanowi. Jeżeli nie zastanowi się, dlaczego nie powinien tego robić z przyczyn etycznych, to będzie się bał tego, że ktoś weźmie to zdjęcie i pokaże je w takim kontekście, o którym rozmawiamy w sieci. Czyli będzie bał się reperkusji. Bardzo mocna lekcja, krótko mówiąc. Mocna lekcja, ale potrzebna. Pan wspomniał o empatii, tudzież o braku empatii osób, które robią sobie zdjęcia w takich, a nie innych miejscach, w tym wypadku na tle pomnika pomordowanych Żydów europejskich w Berlinie. Może to nie jest do końca brak empatii, może to jest po prostu niewiedza. Gdybyśmy spojrzeli z lotu ptaka na ten pomnik, to on przypomina swego rodzaju dziwaczny park. Park betonowych postumentów. Panie redaktorze, i pan myśli, że ludzie nie wiedzą, gdzie idą? Są tablice informacyjne? Wierzę, że są takie osoby, które nie do końca zdają sobie sprawę z tego, gdzie właściwie się znalazły. Nawet jeżeli, znaczy może tak być, ja tego nie neguję. Na pewno przechadzając się po Berlinie znajdą się ludzie, którzy nie słyszeli o tym, nie widzieli tego i pierwszy raz tam są. Natomiast gdzieś tam w ludziach
powinna budzić się jakby taka zdrowa ciekawość. Dziś niemal wszyscy mają smartfony z dostępem do internetu. Można użyć tego smartfona, można sprawdzić. Mało to, technologia poszła tak do przodu, że my nic nie musimy w tym smartfonie wpisywać. My po prostu mówimy do niego, powiedz mi, gdzie jestem. I on nam odpowiada, jesteś tu i tu, na cmentarzu, przed pomnikiem. Także to jest kwestia chęci w tym momencie. Jeżeli nie nauczono nas podstawowych zasad, w tym przypadku kultury, to nauczmy się ich sami. Mamy takie możliwości po prostu. Ja tutaj pod tym względem będę bronił tego artysty, dlatego że w ogóle dla mnie dziwna jest taka postawa. Widzimy nawet coś, co wygląda jak obiekt sztuki, czyli betonowe bloki, duże, małe. Jest to jakaś abstrakcja. Być może ja i ludzie, których znam, byśmy pomyśleli, że jest to jakieś dzieło architekta. Tym bardziej nie chciałoby mi się po tym skakać. Więc jakby jest kilka dróg, przez które można przejść, żeby z tej sytuacji wybrnąć. Czyli niewiedza nie jest żadnym wyjaśnieniem? Nie jest żadnym wyjaśnieniem, absolutnie. Dlatego, że nie w tych czasach, po prostu. Nie w tych czasach. To są czasy, w których mamy bardzo łatwy przede wszystkim, prostacko łatwy dostęp do informacji. Zewsząd. Panie redaktorze, zewsząd. W Polsce naprawdę jest niewiele miejsc, w których nie mamy zasięgu tego 3G pozwalającego nam na połączenie się z internetem, tym bardziej w Berlinie przed takim pomnikiem. Pan był w Berlinie. Tak. Pan widział pomnik, o którym mówimy, pomnik Holokaustu, i nie przeszło panu przez myśl, żeby zrobić sobie zdjęcie na jego tle? Przeszło. Żeby zrobić sobie selfie? Żeby zrobić sobie selfie, dlatego że ja tam byłem sam i chciałem mieć pamiątkę. Natomiast to nie jest do końca tak, że nie demonizujmy istoty zjawiska społecznego, jakim jest selfie. To jest pewna czynność, która przerodziła się w całą, można powiedzieć, kulturę internetową. Natomiast oczywiście ona gdzieś wywodzi się z tego, że był to taki lansik, prawda? Robimy sobie zdjęcia, ponieważ producenci w smartfonach zaczęli instalować kamerę z przodu, więc to jest po prostu łatwe, nie potrzebujemy statywu, odpada nam ten komiczny aspekt proszenia ludzi, gdziekolwiek jesteśmy, przepraszam, czy ktoś nam może zrobić zdjęcie, tu się naciska 15 minut tłumaczenia i mamy to foto. Więc tak, jakby robimy dziubek, tak, stryk. No dziubek, no właśnie, bo selfie też dzieli się na kilka trybów. Ja wiem, że to jest komiczne, ja sam się śmieję teraz, że to mówię. Natomiast jest to element gdzieś tam mojego zawodu. Analizowanie takich zjawisk. No ja akurat nie robiłem dzióbka. Może tak, po prostu pokazałem siebie i że ja tam jestem. Że ja odwiedziłem to miejsce, wrzuciłem to na Facebooka, zaznaczyłem lokalizację. Ludzie to polubili albo nie polubili, skomentowali albo nie skomentowali. Akurat mi nie przeszło przez myśl, żeby zrobić tam dziubek, żeby zrobić high five i patrzcie, jestem super lansik, ale to jest po prostu mega, mega pomnik, no. A gdyby się pan odnalazł na stronie holocaust.de? Wkurzyłbym się. Czemu? Autentycznie bym się wkurzył, dlatego że wiem, że robiąc sobie zdjęcie na tle tego pomnika, nie zrobiłem nic złego. I gdyby ktoś wykorzystał to w kontekście pokazania, patrzcie, on zrobił selfie, no nie, gdybym skakał po tym pomniku, gdybym żonglował piłeczkami, czy uprawiał jogę przy nim, tak jak to pokazuje artysta i jak szydzi z tego, to w tym momencie prawdopodobnie pochyliłbym głowę i powiedział, tak, zasłużyłem. No sorry, po prostu to nie jest miejsce do tego, to nie jest park sportowy, to nie jest plac zabaw, to nie jest siłownia miejska. No ale przyzna pan, że granica jest dość cienka między sytuacją, w której ktoś po prostu robi sobie zdjęcie na tle tego pomnika, bo chce uwiecznić ten moment po prostu, a między sytuacją, gdzie para, takie zdjęcie również znajduje się na portalu, o którym mówimy, na portalu Holocaust, robi sobie zdjęcie, żeby upamiętnić właśnie pobyt w tym konkretnym miejscu, między szeregiem betonowych bloków. Tutaj myślę, że zdecydowanie artysta poszedł już za daleko. Niedawno temu mieliśmy święto zmarłych. Byłem na cmentarzu, też odwiedzałem groby bliskich i pierwszy raz widziałem w tym roku dopiero to zjawisko. Ludzie robili sobie zdjęcia z pomnikami. Przyznam szczerze, że jeszcze kilka lat temu pomyślałbym sobie coś, czego niekoniecznie chciałbym używać tego słowa, do określenia.
tego zjawiska. Natomiast dziś mnie to w ogóle nie dziwi. O ile ktoś nie wszedł na taki grób, nie robi sobie ewidentnie żartów w taki prostacki sposób, tylko na przykład odnowił grób, odmalował na nim literki i chce pokazać to ludziom, którzy nie mogli tego dnia przyjechać, na odwiedzić po prostu tego miejsca i lokuje na tym zdjęciu jednocześnie siebie, nie widzę w tym nic złego, bo w tym chyba po prostu nie ma nic złego. Jeżeli podchodzimy do tego w sposób taki stonowany, tak jak mówiłem, nie robimy sobie żartów w sposób prostacki. Natomiast ja widziałem to selfie, widziałem selfie tej pary, oni tam raczej chyba są uśmiechnięci z tego, co pamiętam. Nie jest to jakaś... Bo jego nie widać. Tak, jego nie widać. Nie jest to jakaś forma, taki serdeczny uśmiech w takim miejscu, tu bym się zastanowił. Ja akurat się nie uśmiechałem, też widziałem na zdjęciach moich znajomych z tego miejsca, że oni też się nie uśmiechali. Być może nie powinniśmy się w takim miejscu uśmiechać, a być może teraz ja jestem jakiś zbyt nieusztywniony i w zwykłym serdecznym uśmiechu na terenie takiego miejsca nie ma nic złego. Na pewno tutaj w tym studio rozmawiamy i bardziej skupiamy się na takich aspektach typu zabawa na pomniku, prawda? Dlatego, że ten autor tego projektu wychodzi od zdjęcia dwóch chłopców, z tego co dobrze pamiętam, dwóch chłopców, którzy po prostu skaczą na tym pomniku i ja to zobaczyłem. Ktoś mi podesłał tego linka, zobacz, mocne. No już sama nazwa mnie zaintrygowała. Ona jest taka intrygująca jednak. I Holokaust, mówię, oho, zaraz pewnie, właśnie. No i mówię, no co, no zdjęcia i tyle. No faktycznie oburzające. Natomiast już miałem odejść od tego komputera. Ale przypadkowo... Przypadkowo ruszyłem kursorem po prostu i zobaczyłem, jak ci chłopcy nagle skaczą, w cudzysłowie oczywiście, po stosie ciał Żydów. I mówię, ojej. I już ciekawość pchnęła mnie do tego, żeby zobaczyć inne zdjęcia i przyznam, że z każdym kolejnym się bałem naprawdę oglądać. Tych zdjęć tam nie ma wiele. To nie jest strona hiperkontentowa. Czyli tam nie ma dużej zawartości. Ale te, które są w zupełności wystarczają. Tam jest ładunek. Tak. Tam jest mocny ładunek emocjonalny, który ma za zadanie wstrząsnąć człowiekiem, wywołać refleksję i według mnie tę misję spełnia. Ten projekt jest rzeczywiście bardzo mocny, ale są też przypadki może mniej spektakularne, chociaż pokazujące również, jak nowe technologie zmieniają podejście ludzi do historii jako takiej i do miejsc, które się odwiedza. Na przykład popularna swego czasu, chyba jeszcze cały czas, chociaż nie tak bardzo jak kilka miesięcy temu, gra Pokémon Go. Już nie aż tak popularna już. Swego czasu bardzo teraz już tak. Nieco mniej. Fenomen, hit świata. Nic wielkiego. Tyle, że Pokémon Go na przykład na terenie muzeum w Auschwitz albo właśnie w Berlinie wśród postumentów na pomniku Holokaustu, to chyba też zastanawiająca sprawa. Zastanawiająca sprawa. Ja pamiętam, jak byłem tutaj w tym studio u Państwa chyba w lipcu 2016 roku. Rozmawialiśmy o fenomenie właśnie Pokémona. Natomiast... To się dopiero wtedy rozpędzało, czyli tych zjawisk takich patowych jeszcze nie było zbyt wiele. I wtedy kilka dni minęło i światu obiegła informacja, że jeden z graczy Pokémon Go, czyli też de facto internautów, pochwalił się złapaniem w tym muzeum właśnie Holokaustu w Waszyngtonie, pochwalił się tym, że na jego terenie złapał Pokémona, no jakby nigdy nic. Powiemy, ojej, no grał, no dzieciak pewnie, głupstwo i tyle. Tyle, że ten Pokémon miał jeden zasadniczy atrybut. On w grze zyskuje przewagę dzięki truciu gazem. I to już była kolejna informacja, która sprawiła, że ja po prostu zzieleniałem. Autentycznie zmieniłem kolor. Mówię, to już jest za dużo. I to, jeżeli wiemy, jak działa współczesne społeczeństwo, jeżeli wiemy, jak działają milenialsi, że są niedoedukowani w tej kwestii, to obowiązkiem twórców takich aplikacji i gier jest dopilnowanie tego, żeby takie stworki używające takich atrybutów nie pojawiały się w pewnych miejscach, po prostu. No i rzeczywiście firma zareagowała, obiecała, że stworki nie będą się pojawiały na terenach... Podobno się nie pojawiają już. A no właśnie, tego rodzaju, czyli dotkniętych masowymi zbrodniami, czy w miejscach uświęconych krwią. Ale co innego mnie zastanawia, bo rozumiem, że reaguje firma, ale z drugiej strony sam pomysł, żeby w takim miejscu zagrać, w takim momencie... No jest to... Oderwanie od rzeczywistości zupełne. Jest to kiepski pomysł. Jest to kiepski pomysł, dlatego że jednak do tego miejsca idziemy po coś. I
chyba to jest też dobre miejsce do tego, żeby zastanowić się troszeczkę nad sobą. Bo jednak żyjemy w innych czasach, jest nam po prostu łatwiej. A to, żebyśmy żyli w tych czasach, jeżeli znamy się choć troszeczkę na historii, nie musimy się na niej znać, nie ma takiego obowiązku po prostu. Oczywiście jesteśmy po szkole, po podstawówce, gdzie mieliśmy i nie tylko, gdzie mieliśmy historię, ktoś się do tego przykładał bardziej, ktoś mniej, jest jakiś program obowiązkowy. Jeżeli nas to nie interesowało, mogliśmy o tym zapomnieć, okej. Ale jednak idziemy do miejsca, nikt nas tam nie ciągnie na łańcuchu, nie prowadzi nas tam na smyczy, nie każe nam tam być. I chyba wiemy, gdzie jesteśmy. Więc tym bardziej powinniśmy wiedzieć, jak się powinniśmy zachować. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś w Polsce przyszedł na pogrzeb, na przykład kolorowo ubrany i zaczął się świetnie bawić. Jednak pewne sytuacje, pewne miejsca, pewne okazje wymuszają od nas pewne zachowania. Tak po prostu jest. I gdy idzie ktoś do muzeum, nie muzeum znaczków, umówmy się, czy nie muzeum techniki, tylko do muzeum właśnie poświęconego zagładzie, masowej zagładzie, i tak się nudzi, że włącza aplikację, więc sobie pogra, komentarz raczej nie może być pozytywny. Tak mi się wydaje. Ja nie wiem, czy słuchacze się z nami zgodzą tutaj ze mną. Jestem przekonany, że tak. Poza tym może chodzi o coś zupełnie innego. Może takie miejsca odwiedzane są często mimochodem, przy okazji, a mózg właściwie podpięty jest do urządzenia elektronicznego i to jest ta główna rzeczywistość, a to wszystko dookoła to jest tylko i wyłącznie dodatek. No, bardzo często jest tak, że ludzie robią sobie tak zwane tripy, wypady po mieście. I faktycznie, no, po prostu muszą zaliczyć ileś tych miejsc. Jednak niesprawdzenie, gdzie idą, jest pewnym rodzajem ignorancji. To w takim razie te słowa do przemyślenia. Mikołaj Nowak, ekspert do spraw nowych mediów. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Autopromocja. Polskie Radio 24. Serdecznie zapraszam dziś o godzinie 12.15 na mój komentarz z cyklu Więcej Świata. Będzie o roku Józefa Konrada Korzeniowskiego i krótka wizyta w domach, w których pisarz mieszkał w hrabstwie Kent. Elżbieta Królikowska-Avis, wieloletnia korespondentka Wielkiej Brytanii. Autopromocja. Jest w 3:30. Informacje dnia w skrócie. Paulina Łukawska, zapraszam. Reprezentacja Polski zajęła drugie miejsce w drużynowym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Polacy stracili nieco ponad 5 punktów do triumfujących Niemców. Trzecie miejsce na podium zajęli Słoweńcy. Indywidualnie najlepszy był Peter Preutz, uzyskał 137,5 i 134,5 metra. Najlepiej spośród biało-czerwonych we wczorajszym konkursie skakał Piotr Żyła, który uzyskał 133,5 i 137,5 metra. Przed wyborami samorządowymi będzie zmiana ordynacji wyborczej, zapowiedział w rozmowie z Radiem Łódź prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Projekt zakłada, że wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, którzy pełnią swoją funkcję drugą kadencję, nie będą mogli już kandydować. Będzie tutaj zmiana i to taka zmiana wchodząca od razu. No, Trybunał Konstytucyjny pewnie będzie rozstrzygał ostatecznie, czy to jest dopuszczalne, ale my uważam, że jest dopuszczalne i trzeba spróbować. Zmiany będą także dotyczyć spraw technicznych. Jak podkreślił prezes PiS-u, chodzi o to, by zmniejszyć prawdopodobieństwo nadużyć. Jeżeli na przykład będziemy mieli przezroczyste urny, jeżeli będziemy mieli kamerę internetową w każdym lokalu wyborczym, czyli każdy obywatel będzie mógł po prostu sobie kliknąć i zobaczyć, co się tam dzieje, jeżeli będą pewne nowe reguły co do sposobu liczenia głosów z udziałem wszystkich członków komisji, jeżeli karty będą musiały być przechowywane i to przez lata, to wtedy nadużycia będą trudniejsze. Prezes Jarosław Kaczyński spotkał się wczoraj w Łodzi z działaczami partii w regionie. Spotkanie dotyczyło właśnie wyborów samorządowych. Przedstawiciele kościołów chrześcijańskich w Białorusi spotkali się na wspólnej modlitwie w Mińskiej Katedrze Najświętszej Marii Panny. Nabożeństwo odbyło się w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, a uczestniczył w nim nasz korespondent. Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, zwierzchnik białoruskich katolików, powiedział Polskiemu Radiu, że nabożeństwa w intencji jedności chrześcijan odbywają się od czasu odzyskania przez Kościół na wschodzie wolności. Mają one duże znaczenie dla całego społeczeństwa. Ludzie bardzo chcą widzieć nas razem. Jest to podkreślenie naszej tożsamości chrześcijańskiej.
również realizacji tego wezwania Jezusa Chrystusa, by wszyscy stanowili jedno. Powiedział metropolita mińsko-mohylewski. Z kolei prawosławny duchowny ksiądz protojerej Aleksander Szymbalou zwrócił uwagę, że wspólne modlitwy przedstawicieli różnych kościołów są bardzo ważne, gdyż chrześcijanie muszą dążyć do jedności. Bo nasza wiara oznacza, że musi być miłość przede wszystkim. I ta miłość w nabożeństwie, w całym życiu musi opanować cały świat chrześcijański. Prawosławny duchowny powiedział, że na Białorusi zarówno cerkiew prawosławna, jak i kościół katolicki żyją w przyjaźni i miłości. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. A na kolejne informacje dnia w Polskim Radiu 24 zapraszam punktualnie o 4. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Teraz natomiast jest 3:33. W Polskim Radiu 24 czas na rozmowę o konfliktach i sytuacjach kryzysowych w związku. Krzysztof Grzybowski i jego gość. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Igor Rotberg, psycholog i terapeuta. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Porozmawiamy, postaramy się porozmawiać o tym, czy po pierwsze takie konflikty mogą wnosić do związków coś dobrego, bo wydawałoby się, że konflikt to raczej zła rzecz. To raz. Dwa. No, porozmawiamy również o tym, czy my dziś, w XXI wieku, potrafimy sobie z takimi konfliktami rzeczywiście dobrze radzić. Konflikty oczywiście mogą wnosić coś dobrego do związku, pod warunkiem, że dana para potrafi z tym konfliktem sobie radzić. Jest taka tendencja, którą gdzieś obserwujemy, do tego, żeby unikać konfliktów. Unikanie konfliktów nie prowadzi do tego, że związek staje się automatycznie idealny. Konflikty w rozwoju relacji są naturalnymi elementami związku. Jeżeli przechodzimy przez kolejne etapy związku, gdzieś te tarcia między nami są. I teraz, jeśli będziemy udawali, że nic się nie dzieje, jeżeli nie będziemy rozmawiać o tym, to te konflikty będą narastały i tak. I jeżeli dojdzie do spięcia, to spięcie może być ostateczne, ponieważ przez na przykład kilka lat nie rozmawialiśmy o danej kwestii, która była nurtująca obie osoby. Czy wtedy taka sytuacja to będzie niczym erupcja wulkanu? To znaczy, to się tak zbierało, że jak już dojdzie do wybuchu, no to już nie ma czego zbierać. Może być trudno wtedy zapanować nad emocjami, które w takich konfliktach w naturalny sposób nam towarzyszą. To, że w nawet bardzo kochającej się relacji pojawia się gniew, pojawia się złość, nie wyklucza to tego, że ta para się nie kocha. W związku z tym te emocje gdzieś tam się pojawiają. Jeśli my o nich nie rozmawiamy, jeśli my je gdzieś tłumimy, to w którymś momencie rzeczywiście może być to jak erupcja wulkanu i wtedy mogą paść te słowa, po których już będzie bardzo trudno odbudować tą relację. No i teraz oczywiście jeszcze jedno bardzo ważne pytanie, bo można dojść do wniosku, słuchając pana, że tak naprawdę idealnym rozwiązaniem to są takie drobniutkie mikrokonflikty jak najczęściej, bo one w żaden sposób negatywnie na związku nie zaważą, bo są zbyt błahe i zbyt małe, no a jednocześnie te wszystkie negatywne emocje mają kiedy uchodzić. Też nie chciałbym brzmieć na takiej zasadie, że... Ale właśnie, czy to jest dobry przepis? To zależy od związku. To zależy od związku, bo jeżeli jest jakaś para, która się nie kłóci, to też nie namawiałbym do tego, żeby się specjalnie kłóciła tylko po to, że ja tak mówię. Że tak na wszelki wypadek, raz na dwa tygodnie robimy sobie kłótnie. Dokładnie, warto się pokłócić. Natomiast to, o czym mówię, to, żeby się nie bać kłótni, żeby się nie bać nieporozumień w związku, ponieważ one mogą się wydarzyć nawet w najbardziej harmonijnej relacji. I w związku z tym, jeżeli my potrafimy w ten sposób podejść, okej, no jest konflikt, porozmawiajmy o nim, co się dzieje, co się wydarzyło, co jest po twojej stronie, co jest po mojej stronie, łatwiej będzie nam później budować tą relację, ponieważ jeżeli takie konflikty, takie kryzysy będziemy umieli przechodzić, będziemy mieli sposoby, które wypracujemy do tego, żeby przechodzić przez te konflikty, będziemy mieli większe poczucie solidnych fundamentów tej relacji. To wszystko bardzo ładnie brzmi, to wszystko bardzo prosto brzmi, natomiast mam wrażenie, że niestety w rzeczywistości tak prosto, lekko, łatwo i przyjemnie to już nie jest, bo żeby mieć tego typu podejście do konfliktu, no to po pierwsze musimy mieć pewnego rodzaju dystans do
do siebie, do całej sytuacji, do związku, ale taki zdrowy dystans oczywiście. Po drugie, potrzebna nam jest chyba spora autoświadomość. Trzecia kwestia, musimy też mieć takie poczucie, że być może są takie sytuacje, gdzie o zgrozo, niekoniecznie to my mamy rację. Mhm. Wszystkie wątki. Dokładnie. To, o czym pan mówi, to też jest sposób rozmawiania. Ja mam wrażenie, że czasami mamy trudność w komunikowaniu swoich potrzeb, swoich oczekiwań w relacji. Ale sami nie wiemy do końca, czego chcemy i czego oczekujemy. Albo nie wiemy, jak to powiedzieć. A nie wiemy, jak to powiedzieć. Bo nigdy w ten sposób na przykład nie rozmawialiśmy. I zdarzają się u mnie w gabinecie osoby, które na przykład nie rozmawiają o swoich potrzebach, na przykład potrzebach seksualnych, przez wiele, wiele lat. Wstydzą się, nie potrafią tego nazwać, nie wiedzą, jaka będzie reakcja i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym te konflikty czasami powstają na osi komunikacyjnej, kiedy dwie osoby nie potrafią się porozumieć. Też to jest takie oczekiwanie, które czasami mamy, że miłość powinna obdarzać drugą osobę zdolnościami telepatycznymi. No niestety tak się nie dzieje i osoba w związku, nawet nam bardzo bliska, nie czyta nam w myślach, nie zna wszystkich naszych potrzeb. Pozwoli pan, że teraz pójdę na dramatycznie straszną łatwiznę, ale proszę bardzo. Jest trochę tak, że mam wrażenie, że u niektórych osób, zapewne wiek być może jakoś to weryfikuje, ale jest takie oczekiwanie, że jak znajdziemy tę drugą połówkę, to ten związek musi być związkiem idealnym. Bo przecież jeżeli to nie będzie związek idealny, to nie ma sensu się wiązać, prawda? Męczyć, kłócić, docierać. Tylko rzeczywiście, jeżeli już poznamy tę osobę, to rzeczywiście to wszystko powinno robić się samo. Tak. I to będzie dowód na to, że to jest dobry związek. Mhm. A nie jakieś półśrodki. Poruszył pan bardzo ważną kwestię, bo to jest kwestia związana z mitem romantycznej relacji, który współcześnie ten mit nadal jest obowiązujący. Ten mit mówi, że istnieje w świecie gdzieś osoba, która jest naszym dopełnieniem. Nasza druga połówka. Bez niej jesteśmy wybrakowani. Z nią tworzymy idealną całość. Rozpoznajemy tę osobę po takim olbrzymim uczuciu zakochania. Kiedy wchodzimy w związek z tą osobą, wszystkie kłopoty przestają istnieć, a my wchodzimy w taką erę wiecznej szczęśliwości. No i na tym powinien polegać udany związek. Tylko nie rozumiem, czemu się pan uśmiecha. Nagle jest konflikt. Okazuje się, że były bardzo ciekawe badania prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Toronto i Uniwersytetu Południowej Kalifornii na temat właśnie postrzegania związku jako relacji dwóch połówek. I okazało się, że osoby, które w ten sposób postrzegają związek, oceniają ten związek jako mniej satysfakcjonujący niż osoby, które na przykład postrzegają związek jako wspólną podróż. Czyli osoby, które mówiły, jesteśmy dla siebie stworzeni, to jest moja druga połówka. W momencie, kiedy pojawiał się konflikt, to jak to jest moja druga połówka, skoro jest konflikt, tak jak pan mówił, to w takim razie nie jest chyba udany związek. Oceniały ten związek mniej niż osoby, które mówiły, zobacz jak daleko razem zaszliśmy pomimo trudności. To jest właśnie kwestia tego pozytywnego dystansu? To jest kwestia pewnej percepcji i myślę pewnego sposobu myślenia o związku, bo o związku można myśleć w różny sposób. Niektóre sposoby myślenia mogą być bardziej adaptacyjne, a niektóre nie. I sposób myślenia o związku, że to jest ten idealny partner, z którym już wszystkie moje kłopoty znikną, nie jest myśleniem adaptacyjnym, ponieważ prowadzi do licznych rozczarowań. Rozczarowań związkiem, tą drugą osobą, sobą samym. To jest po prostu, mówiąc wprost, naiwność. Wiara w coś takiego właśnie, w taki związek, w to, że coś takiego nam się przydarzy i nie będzie idealnie nie do końca wiem, czy życia. Powiedziałbym, że to jest naiwność, natomiast powiedziałbym na pewno, że ten wzorzec, bo to jest jakiś wzorzec społecznie przekazywany, ma jakieś poczytne miejsce nadal w kulturze, w społeczeństwie, w filmach i tak dalej. No dobrze, to z jednej strony mamy w takim razie być może taką lekko naiwną wiarę w ślepą miłość, w taki związek idealny, w tą idealnie dopasowaną drugą połówkę, ale jak gdyby po drugiej stronie z kolei pytanie, czy to też nie jest w jakiejś mierze niebezpieczna postawa i nie do końca sensowna. Oczywiście możemy wejść w związek z takim poczuciem, wszystko da się dopracować, nic mi nie zraża, bo z każdym błędem możemy sobie wspólnie pracując poradzić. No, tylko, że pytanie brzmi, czy z kolei w taki związek te,
też jest sens wchodzić, gdzie nad wszystkim trzeba pracować, wszystko trzeba naprawiać, nad wszystkim trzeba czuwać i ta podróż cały czas z mozołem się oczywiście toczy. Tylko pytanie, gdzie tu jest miejsce na jakąś, nie wiem, przyjemność po prostu? Związek jest miejscem, w którym jest przyjemnie i miejscem, w którym jest trudno. Jeżeli jest miejscem, w którym jest tylko przyjemnie, to bym się zastanawiał, czy to nie jest faza jedynie zakochania. I mówimy na razie jeszcze o... A za chwilę wrócimy do brutalnej rzeczywistości. Na przykład się zrobi trochę trudniej. Jeżeli jest tylko trudno, to też bym się zastanawiał. To, o czym pan mówi. Zastanawiałbym się wtedy, czy to jest właściwa osoba, bo być może pracujemy nad tym związkiem ciągle w takim mozole, bo boimy się samotności. Bo boimy się tego, że ktoś nas odrzuci. W związku z tym ja będę się tak starał długo pracować, żeby tylko nie zmierzyć się z myślą, nie skonfrontować się z tym, że może warto od tej osoby odejść. No tak, ale z doświadczenia wiemy, że ludzie potrafią się wpakować w bardzo różne związki. Naprawdę. Chyba nieprzypadkowo powstało określenie związek toksyczny. Wiemy również dobrze, że są tacy ludzie, którzy nie potrafią wyjść ze związku, gdzie no, stoją o ten szczebelek niżej, bo tym bardziej zaczyna im wtedy nagle zależeć. Co oczywiście z boku wygląda absurdalnie, ale no tak po prostu jest. No ludzie wiążą się ze sobą z różnych powodów i te emocje, które między ludźmi powstają, mogą być emocjami, które też w jakiś sposób są takim lepikiem, mówiąc kolokwialnie. To znaczy my chcemy czuć te podekscytowanie, namiętność i jeżeli ona występuje nawet pomimo jakichś tam trudności w relacji, to my nadal chcemy to czuć. Tak jak w pierwszej fazie zakochania, gdzie tej namiętności jest bardzo dużo i czasami, kiedy ta faza zakochania się kończy i związek powinien przejść w etap bardziej dojrzały, gdzie więcej jest zaangażowania i intymności, a trochę mniej namiętności, biorąc pod uwagę te trzy aspekty związku, to ludzie mówią, nie, okej, to ja nie chcę tego. Ja chcę kolejnego zakochania, bo ja chcę czuć znowu te emocje. To do widzenia, ja będę szukać kogoś nowego. Tak? I w ten sposób możemy cały czas od romansu do romansu przechodzić, nie budując bardziej trwałej relacji. No ale teraz wracając właśnie do tej drugiej strony skali, kiedy decydujemy się na tytaniczną walkę, no pytanie, kiedy się poddać i kiedy powiedzieć dość. Ja nie znam recepty i nie znam jednego idealnego rozwiązania. Pewnie gdybym znał, to bym opublikował książkę, która okazała się bestsellerem. Niestety jest to bardzo indywidualna kwestia, ponieważ pary też tworzą się w sposób no, sobie właściwy. W tym sensie, że pary wypracowują własne sposoby radzenia sobie z konfliktami, własne sposoby funkcjonowania, własny język czasami, którym ta para się posługuje, który zna. I trudno jest jednoznacznie powiedzieć, czy to jest ten moment, w którym para się powinna rozstać, czy inny. Oczywiście nie mówię tutaj o skrajnych przypadkach, kiedy wchodzi przemoc. Wtedy wiadomo, że tą przemoc należy przerwać jak najszybciej. Natomiast nie poruszając tego aspektu związku... Sytuacja patologiczna. Tak. Trudno jest powiedzieć jednoznacznie, czy należy nadal o ten związek walczyć, tak jak pan mówi, czy jednak powiedzieć sobie, okej, tutaj w tym związku to się nie wydarzy. No, oczywiście, rzeczywiście te granice bywają bardzo indywidualne i oczywiście my czasami mamy też, będąc w takim związku, problem z dokonaniem chyba no, racjonalnej oceny tego, gdzie jesteśmy i czy to prawda, czy to dlatego, ma sens. Dlatego czasami warto skorzystać z pomocy psychologa czy psychoterapeuty w tym sensie, żeby albo pójść na takie spotkanie razem jako związek, ale albo samemu, żeby kiedy, się zastanowić. Są kłopoty, a my chcemy powalczyć. My chcemy powalczyć albo się zastanawiamy właśnie, czy odejść, czy nie odejść i chcemy trochę przyjrzeć się naszej sytuacji trochę z zewnątrz, trochę ale, tak jak pan mówi, z dystansu. Ale to, panie Gorze, ale to jedna wątpliwość, no bo jeżeli zaczynamy się sami zastanawiać nad tym, czy nie warto już odejść, no to mam takie wrażenie, że sami trochę ten Rubikon już takimi myślami przekraczamy, czy nie? To może być, to niekoniecznie musi, znaczy taka myśl niekoniecznie musi być tą myślą, która wskazuje nam, że już nie warto walczyć. Ta myśl może wskazywać nam, że nasze potrzeby są bardzo sfrustrowane, albo że
zostały uruchomione bardzo mocne nasze tęsknoty za czymś, czego potrzebujemy. Bliskością, akceptacją, czułością. I to się nie wydarza w związku. Pytanie teraz, czy ten związek jest w stanie się zmienić w ten sposób, że te potrzeby będą zaspokajane, czy my nadal się tylko łudzimy, że to się w tym związku wydarzy. Jeżeli się nadal łudzimy, bo to się nie wydarzy, bo tylko mamy obietnicę, a nic za tym dalej nie idzie, to warto się zastanowić, czy rzeczywiście może się rozstać w tym momencie. No ale bez względu na to, do kogo pójdziemy po poradę, to decyzja i tak musi być nasza. Oczywiście, że nikt tak nam nie powie. I ona jest czasami bardzo... Proszę się z tą panią rozstać. Ona jest dlatego czasami bardzo trudna, wymaga od nas odwagi, stąd też odpowiadając na pana pytanie, dlatego czasami ludzie długo tkwią w związku, ponieważ boją się podjąć takie decyzje. Uciekają od odpowiedzialności, czy uciekają od świadomości, że mogą zostać sami i nikogo na przykład sobie w to miejsce nie znajdą, mówiąc brutalnie. Od konsekwencji tej decyzji, czyli tak jak pan mówi, być może boją się myśli takiej, że oto będą teraz sami i nikogo nie znajdą. Boją się myśli, że tracą wyobrażenie o tym, jak ich życie mogło wyglądać, a nie wygląda. I tak dalej, i tak dalej. No to teraz w takim razie o osobach, które od konfliktów za wszelką cenę uciekają. Znaczy wolą się zgodzić na rozwiązanie, które niekoniecznie im pasuje. Wolą się przyznać do błędów i do grzechów, które nie popełniły. Byle tylko nie wchodzić w jakąś wymianę zdań. Ja bym tutaj się zastanowił nad taką kwestią, czy te osoby, z jakiego powodu te osoby to robią? Z takiego powodu, że nie potrafią być asertywne i powiedzieć o swoich potrzebach, czy dlatego, że ich potrzeby są zaspokojone, a po prostu chcą mieć dodatkowo święty spokój? W tym pierwszym przypadku, ważne rozróżnienie. Jeżeli te osoby nie są asertywne i tłumią swoje potrzeby, ale mają trudność w otwarty konflikt, to w tym momencie unikanie konfliktów nie rozwiązuje żadnych nieporozumień w związku. Wręcz przeciwnie, powoduje to, że jedna osoba na przykład cały czas dostosowuje się do drugiej. I po kilku latach tworzy się na przykład taka sytuacja, że okazuje się, że to już mało przypomina związek, a bardziej układ. Jeżeli ta osoba z kolei ma zaspokojone swoje potrzeby w związku i po prostu nie lubi konfliktów, chce mieć święty spokój, to jest zupełnie inna kwestia. W tym momencie przymknięcie oka, powiedzenie okej, dobrze, rób jak chcesz, jest jakby powiedzeniem z innego miejsca. Tak? To jest zupełnie coś innego niż kiedy ja unikam konfliktów za wszelką cenę, bo boję się, co ten konflikt może wnieść. Bo boję się na przykład dlatego, że miałem takie konflikty i te konflikty prowadziły do bardzo trudnych emocji, z którymi nie potrafiłem sobie poradzić. W związku z tym unikam w danej relacji wchodzenia w konflikt, bo boję się doświadczania tych relacji albo boję się reakcji drugiej osoby. No to w takim razie teraz jeszcze jeden wątek, czyli kwestia samooceny. Na ile samoocena, no właśnie, wpływa na tego typu postawy, wpływa na nasze decyzje, nasze odbieranie konfliktu, no bo jeżeli mówi pan o tym, że zdarza się, iż tkwimy w związku, który nam kompletnie nie odpowiada, co do którego mamy świadomość, że to nie jest związek dla nas, że to nie jest nasze miejsce, a mimo to siedzimy w tym związku, ponieważ boimy się, że w zamian nie będziemy w stanie stworzyć niczego innego, że w zamian nikogo sobie nie znajdziemy, no bo no właśnie, dochodzimy do pytania, bo któż by chciał kogoś takiego jak ja? To, o czym pan mówi, to jest to, kiedy naszą samoocenę definiujemy poprzez związek, tak? Kiedy czuję się osobą wartościową, bo jest ktoś, kto jest ze mną. Wybrał świadomie, nie jest ze mną. Jeśli nasza samoocena jest definiowana tylko przez związek, to rzeczywiście trudno nam będzie podjąć decyzję o tym, żeby ten związek opuścić, nawet pomimo jakichś trudności, które w związku występują, bo będziemy cały czas, opuszczenie tego związku będzie zagrażało naszej samoocenie, która być może w tym momencie legnie w gruzach. No to w takim razie jeszcze jedna kwestia. A na ile te problemy, te wszystkie problemy, o których teraz rozmawiamy, to są trochę problemy cywilizacyjne, że to jest trochę tak jak z AGD.
Kiedyś, ileś lat temu, gdy kupowało się pralkę, to była pralka na całe życie i jeżeli się popsuła, to się zamawiało specjalistę. Jeżeli było trzeba, to wymieniało się części i tak potrafiła służyć 20, 30, no nie wiem, czy 40 lat już nie będzie przesada, ale bardzo, bardzo długo. A dziś, gdy kupujemy taki sprzęt, to gdy dochodzi do pierwszej, najmniejszej awarii, po prostu kupujemy nowy. Zastępujemy ten stary, wyrzucamy go. Na ile na przykład tego typu podejście to jest pewna postawa cywilizacyjna, która zdarza nam się coraz częściej. Staniemy się po prostu większymi egoistami i większymi leniuchami, jeżeli chodzi o związki, relacje międzyludzkie. Przynajmniej dwie kwestie tutaj mi przychodzą do głowy. Jedna to jest związana z tym, że rzeczywiście jest pewien aspekt hedonistyczny naszej kultury, którego nie było, a przynajmniej nie był tak silny na przykład 100 lat temu, który mówi o tym, że wszystko ma dostarczać nam przyjemność, również związek. Jeśli ten związek nie dostarcza nam przyjemności, to zmieniamy na inny, na taki, który będzie nam tej przyjemności dostarczał, bo po co się męczyć w związku, jak jest taki wybór? No i teoretycznie to ma jakiś sens, tak? No rzeczywiście, no po co być w związku, który nie do końca spełnia nasze oczekiwania? Tylko, że gdzie leży ta granica? Mhm.